Od 7 września trwa remont przejazdu kolejowego na ulicy Gwardii Ludowej. To znaczy obecnie to jest ulica Świętego Antoniego. Natomiast ja nadal nie mogę się przyzwyczaić do tych narzuconych odgórnie zmian ulic. Dlatego też często posługuję się tym starym nazewnictwem. Czyli chcąc dojechać chociażby do Pogorii, no musimy pojechać objazdę. Oczywiście z tej strony ulica Gwardii Ludowej od skrzyżowania z Piłsudskiego normalnie jest otwarta, natomiast dojechać możemy tylko do tych posesji tutaj na jej początku zlokalizowanych, czy to na Pogorie, czy to do Materona. No niestety nie dojedziemy. Czyli objazd przez trasę S1, tak jak mamy oznaczone. Zjeżdżamy z S1 na węźle Ząbkowice, dokładnie do Ząbkowice Pogoria się nazywa. I jedziemy w prawo na skrzyżowaniu z Armii Krajowej. Zresztą tak też mamy wskazane tablicy, ile środka, jakby była ta ciężarówka. Znak stop, czyli mamy obowiązek zatrzymania. I na najbliższym skrzyżowaniu po prostu będziemy jechać w lewo. Tak podejrzewam. Zobaczymy, czy będzie tablica. Są tablice. I jedziemy w lewo. Ten objazd na wprost jest po prostu prowadzący do tych numerów posesji, które są właśnie, patrząc od tej strony, zlokalizowane za przejazdem. W zasadzie ten znak droga bez przejazdu, to tak naprawdę można było już na samym początku, na wjeździe do tej drogi zastosować, z tego względu, że jadąc w prawo, czy to do Rybaczówki, czy gdzieś tutaj w te okolice tych domków, tego osiedla robotniczego Materon, no po prostu nie mamy możliwości przejazdu stamtąd gdziekolwiek. No i oto właśnie przyczyna tego zamieszania, tej zmiany organizacji ruchu, pustki, komunikacja miejska także tędy nie jeździ.
jak już sobie jeździmy tymi objazdami związanymi z remontem przejazdu od ulicy Gwardii Ludowej, dojeżdżając do węzła nad trasą S1, również jest oznaczenie objazdu. Oczywiście chociażby dla kogoś, kto się zagubił, mimo wszystko tędy pojedzie, chcąc dojechać, dostać się do posesji właśnie zlokalizowanych, patrząc od tej strony, za przejazdem, no to musi jakoś wrócić. I ten objazd również mamy tutaj oznakowany. Również prowadzi nas przez drogę S1. Przy okazji na S1 również mamy jakieś prowadzone prace. Wyłączony prawy pas, ograniczenie do 80. No i ta 80 obowiązuje nas aż do skrzyżowania. Skoro tutaj kończą te prace, no mógłby tutaj znak z odwołaniem tej 80 gdzieś zostać postawiony. Mogłoby też jakieś auto stać, na którym byłaby koniec tej 80, który by się również jakoś tam przesuwał do przodu. A tak aż do zjazdu do ulicy Piłsudskiego, czyli tego zjazdu, który my będziemy zjeżdżać, troszkę brakuje mi oznakowania na samej S1 tego objazdu, bo jest on dopiero, gdy już zajmiemy pas do zjazdu na Piłsudskiego, to ten objazd dopiero się pojawia. No i jesteśmy na Piłsudskiego, chcąc dojechać do tych posesji, które są zlokalizowane na odcinku między Piłsudskiego a przejazdem kolejowym. Już na światłach skręcimy w prawo. Natomiast chcąc dojechać choćby właśnie do Pogorii, no to tutaj już musimy pojechać prosto.